Głoszyński po zremisowanej walce o pas. Jak na gorąco ocenisz ten werdykt? Witam serdecznie wszystkich. No co na gorąco mogę powiedzieć? No, ogólnie jestem zadowolony ze swojej walki. Mój narożnik jest zadowolony, a to jest chyba dla mnie najważniejsze. Widziałem, że kibice byli zadowoleni i wydaje mi się, że to, co powiedziałem przed walką, że skradniemy wasze serca, to po prostu zrobiliśmy to. Nie rzucam słów na wiatr. Nie rzucasz słów na wiatr, choć w tych pierwszych trzech rundach to wcale tak bardzo różowo, jeśli chodzi o twoją sytuację w klatce, nie wyglądało. Wiecie co, no to był mistrzowski dystans, to było 5 rund i byłem gotowy na 5 rund i dla mnie jedna przegrana runda czy dwie w takiej walce to nie jest żaden powód do złości, po prostu chciałem wygrać tą walkę, robiłem wszystko, żeby ją wygrać i no myślę, że nikogo nie zawiodłem, zrobiliśmy to jak prawdziwi mężczyźni, jak prawdziwi dżentelmeni, bez żadnej złej krwi. Tak jak powiedziałem wcześniej, daliśmy wam to wszystko, czego chcieliście. W tych dwóch ostatnich rundach już to tak naprawdę wyglądało na to, że twój rywal walczy głównie o przetrwanie. Nie miał już w ogóle chęci toczenia walki, chciał dotrwać do końca. Był taki moment, czułeś, że gdzieś tam jest szansa, żeby jednak skończyć go przed czasem? Wiecie co, no w każdej walce czuję, że mogę skończyć tą walkę przed czasem. Czasami mi troszeczkę braknie. Daję z siebie wszystko, żeby zawsze wygrywać. Tak jak dzisiaj nie zawsze się udaje. Ale no tak jak mówię, nie zawsze najważniejsza jest wygrana. Moim zdaniem najważniejsze są walki, które zapadają w pamięci wszystkich kibiców i myślę, że ta walka zapadła w pamięci wszystkich kibiców i moich, i Pawła, i kibiców Babylon MMA. Wyraźnie kondycyjnie rywal osłabł, ale jak ty się czułeś w tej walce pod względem kondycji? No, nie było źle. To były moje pierwsze przygotowania, naprawdę profesjonalne. Pracował nade mną cały sztab. Nie chciałbym tu wymieniać ludzi, którzy pracowali. Na pewno to opiszę na Facebooku, bo naprawdę jest tego bardzo dużo. Dzięki Krzysiowi Góralczykowi, mojemu menadżerowi, oczywiście zrobiliśmy tą walkę i myślę, że wszyscy myślą, że to była dobra decyzja i zamknęliśmy mordy wszystkim tym, którzy gadali, że nie zasługujemy na tą walkę ani ja, ani Paweł. Pokazaliśmy jaja, pokazaliśmy prawdziwą bitkę. Co się stało między trzecią a czwartą rundą, bo widocznie dostałeś skrzydeł. Jakieś 10, 20, jakieś trzecie płuco, coś się wydarzyło już ledwo. Ja byłem przekonany, że gdzieś tam w końcu poleci ręcznik, a te w czwartej rundzie jakby, no nie na nowo narodzony, no ale jednak coś tam się wydarzyło na plus. No wiecie co, no tak jak mówię, no ja byłem przygotowany na 5 rund, nie na 3, nie na jedną, nie na pierwszą, nie na trzecią, nie na piątą. Po prostu chciałem wygrać tą walkę i robiłem wszystko, tak jak mówiłem wcześniej. Jest 5 rund i żeby wygrać ją na punkty, wystarczy wygrać 3 rundy. Dwie można nawet przegrać, ale to było coś pięknego, prawda? Chyba każdemu się to podobało, czy się mylę? Gdzie są teraz ci, którym zamknęliśmy mordy? Siedzą cicho na pewno. Co teraz? Myślę, że nic innego nie pozostaje jak rewanż. No myślę, że jeżeli władze Babylon MMA dadzą nam ten rewanż, no to ja i Paweł chcemy tego rewanżu. No i myślę, że nikt się nie zawiedzie, kupując bilet na następną galę, która oczywiście będzie gdzieś bliżej mnie, bliżej Pawła, bo tutaj jednak było około 500 kilometrów od moich rodzinnych stron, a jednak przyjechało ponad 500 kibiców. Właśnie miałem to. Tak, no powiem wam tak. Jestem kibicem Zagłębia Sosnowiec, mamy swoje zgody, praktycznie wszyscy tutaj byli i to są moi bracia, poczułem, że naprawdę jestem w wielkiej rodzinie, no nie skłamę powiedząc, że kocham wszystkich, którzy są ze mną, którzy za mną jeżdżą, to jest piękne uczucie, kiedy 500 kilometrów od domu czuję się jak u siebie w domu. To co, to czekamy w takim razie na ten rewanż. Zresztą tutaj wychodząc, Paweł Pawlak pożegnał się z tobą, do zobaczenia, więc jakby już... Tak. Już się umówiliście. Tak, no nie ma złej krwi dalej i ja nie mam żalu do Pawła, jedynie jeżeli miałbym mieć jakiś żal, to do sędziów, ale myślę, że marketingowo ta kolejna walka rewanżowa urosła
do kwadratu. Tak więc, no co, czekamy na rewanż, mam nadzieję, że wyczekacie, a reszta niech zamknie mordy i zacznie trenować. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.